Macierzyństwo to jest w ogóle game changer. Ja bym sobie tego nawet nie wyobraziła, że to będzie tak wyglądać. Co ja sobie myślałam? Rodzicielstwo to jest taka ekstremalna sytuacja, wiesz? Tego nam nie mówili. Podcast dla rodziców z dystansem. Jak świat długi i szeroki, dzielimy doświadczenia macierzyńskie. Dzielimy je wszystkie. Poczujmy, że jesteśmy w tym razem, przestańmy sobie dokładać i doceńmy naszą moc. Bądźmy dla siebie dobre, kochane mamy, w każdy dzień, nie tylko 26 maja. To jest to, czego Wam życzę z całego serca. I sobie też. Kasia Gorgoń, zapraszam Was na krótki spacer po macierzyństwie. Ja w ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać, więc zaskoczyło mnie wszystko. Mam taką trochę misję, żeby właśnie mówić szczerze o tym, jak jest, bo z perspektywy czasu wydaje mi się, że ja dużo słyszałam takich komunikatów, no tak, tak, przysypia noce, je wszystko, zadowolony. Takich właśnie komunikatów jakby uspokajających, które potem mnie wpędzały w wyrzuty sumienia, że skoro wszyscy mają grzeczne dzieci, to co ja robię nie tak? Na pewno zmęczenie, które jest związane z macierzyństwem, było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo akurat to pamiętam doskonale, moje dzieci długo kiepsko spały. No ja wychodzę z założenia, że lepiej, żeby gary stały, ale żeby zadbać o swoje podstawowe potrzeby, typu właśnie sen, wysypianie, ładować tą swoją baterię, ile się da na początku, bo to jest sen z filarem podstawowym. No mnóstwo rzeczy mnie zaskoczyło, od spania zaczynając, bo oczywiście to był taki mój pierwszy, najważniejszy punkt, jeszcze w ciąży się go trzymałam, że ja nigdy w życiu nie będę spać z moim dzieckiem, bo ci rodzice, którzy śpią z dziećmi, to są po prostu wariaci. Moje dziewczyny ogólnie dobrze śpią odpukać, może dlatego, że śpią z nami. Wytrzymałam chyba pierwsze 3 albo 3,5 miesiąca i teraz jak sobie o tym myślę z perspektywy czasu, to ja właśnie przez te pierwsze miesiące byłam wariatką, że ja po prostu wstawałam do tego dziecka. To, co mnie najmocniej zaskoczyło, to to, że mimo, że wiedziałam, że ta moja rola mamy będzie taka ważna i taka na mnie skupiona tak mocno i że ja chcę tą rolę jak najlepiej wypełnić, to, że tak bardzo wiele ode mnie zależy. Ta ilość napięcia była dla mnie zaskoczeniem i chyba to jest temat tabu, bo mało, mam wrażenie, mało się o tym mówi. Nie zawsze jest tak, że masz wsparcie i co zrobić, żeby jednak to wsparcie mieć. W ogóle większość takich sytuacji, kiedy mamy problem, kiedy coś nam się nie udało, kiedy gdzieś tam z czymś sobie nie radzimy, to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na to, jaką my jesteśmy matką. Była chusta, było spanie na mnie przez 3 godziny, więc no ten czas też mogłam się boksować z myślami pod tytułem, ile ja bym teraz nie zrobiła, nie? Tak, podczas tych 3 godzin, oczywiście. Gdyby on chciał spać w łóżeczku. Moje spostrzeżenie główne jest takie, że ja przed dziećmi, nawet przed pierwszym dzieckiem, bardzo dużo czasu marnowałam. Najbardziej mnie zaskoczyło to i przerabiałam sobie tę utratę wolności, no to te pierwsze lata. Ja chciałam przed 30 tak zakończyć etap małych dzieci, no ale to się wiąże z pewnymi konsekwencjami, jak właśnie permanentne niedosypianie przez lata. Nikt mi nie powiedział, że mogę poprosić. I że poproszenie o pomoc to nie znaczy, że jestem beznadziejna, że nie umiem, nie radzę sobie, tylko poproszenie o pomoc to jest ogromna moc matki. Kawałek jednego i drugiego, i mózgu, i serca, który zostaje zarezerwowany na myślenie. O, tak, na myślenie. Na myślenie. Wiązanie tych jakichkolwiek naszych uczuć, czy emocji, czy właśnie kompetencji z tym, że nam coś się udało, nie udało, poród był siłami natury, czy cesarskiego cięcia, czy ja chciałam tak, a było inaczej, chciałam karmić, a nie karmiłam, to w ogóle nie jest w żaden sposób związane z jakością naszego matkowania, tak?
byłam osobą, która nie miała doświadczeń z dziećmi, moje dziecko to było, ja widziałam chyba 2 tygodnie wcześniej pierwszego tam niemowlaka czy noworodka i pokazywano mi, że tam ktoś mu zmieniał pieluchę, jak to wygląda takie małe dziecko. Nie miałam w rodzinie żadnego dzidziusia. Leży i czeka, nie? I płacze i zgłasza potrzeby i teraz tak. To ode mnie zależy, co się wydarzy. Czy ja szybko zgadnę, o co chodzi, czy będziemy dochodzić do tego trochę dłużej? Ja, wiesz, ja byłam zdeterminowana, bardzo chciałam mieć dziecko, wiesz, postanowiliśmy, że to będzie, wiesz, szybka piłka ze wszystkimi naszymi dziećmi. Mm-hmm. I wiesz, i po latach miałam kilka takich momentów refleksji, co ja sobie myślałam. Karmiłam, kładłam się i za 1,5 godziny znowu wstawałam. Oho. Jeszcze wychodziłam z dzieckiem do drugiego pokoju, żeby męża nie budzić, żona idealna. Karmiłam, wracałam, kładłam i no nie, to w ogóle nie wiem, co mną kierowało. Ten świat jest jakoś jednak tak pomyślany, że to są pewne doświadczenia, których my się uczymy dopiero jak to dziecko się urodzi. I ta nauka jest wpisana w rodzicielstwo i nie trzeba wszystkiego umieć od razu. Największą zmianę przyniosło to, kiedy moje dziecko, a potem dzieci zaczynały mówić. To nie jest tak, że wcześniej ta relacja jest niemożliwa, no oczywiście, że jest, natomiast to ta możliwość wymiany tej werbalnej była dla mnie ogromnym zaskoczeniem też, jak fajne to jest, jak fajnie ten rozwój przechodzi. Ja byłam bardzo buntownicza, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, dlatego że wtedy każdy mi mówił, że teraz to się skończy w ogóle. Będziesz chodziła zawsze z tłustymi włosami, zimna kawa. Ja dres. Wiesz, ja tak, to w ogóle dres, nigdy w życiu nie zobaczysz, wiesz, fryzjera, takie rzeczy. I ja wtedy, wiesz, o nie, tak nie będzie. Szybko do mnie docierało, że dużo trzeba poodpuszczać i że warto poodpuszczać, żebym ja się w tym lepiej czuła i odnalazła. Przecież potrzebuję iść teraz spać już, ja już nie mam siły w ogóle. I mój mąż też już chce iść spać i w ogóle... I sytuacja patowa. Taka sytuacja. To dziecko potrzebuje ewidentnie czegoś innego teraz. Na pewno nie, potrzebuje nas nieśpiących. Być rodzicem to nie jest najłatwiejsza sprawa. Ja myślę, że to jest dla mnie osobiście to jest jedna z takich największych trudności w moim życiu. Jakimkolwiek się zmierzyłam, to jest rodzicielstwo. To, co mnie nie zaskoczyło, że dzieci robią kupę i tak dalej, ale poza tym to naprawdę... A reszta wszystko. To wszystko było dla mnie... Serio? Tego się ani nie da zaplanować, ani nie da się od A do Z zrobić tak, jak sobie wymyślimy. Ważniejsze niż żebym ja się wyspała jest to, czy mnie moja sąsiadka nie oceni. Tak trzeba i że w ogóle co ktoś o mnie sobie pomyśli, że ja dziecko biorę do łóżka. Tak naprawdę to nie jest tak, że my tutaj jesteśmy na świecie i mamy dzieci po to, żeby spełniać oczekiwania wszystkich osób naokoło. Myślałam, że będę miała dużo większy wpływ na zachowanie moich dzieci. Teraz sobie myślę, moje dzieci są już duże i ja myślę, ja mam ten wpływ i on się przez to 13 ileś tam naście lat zrealizował. Ale ja myślałam, że on będzie tu i teraz. Tak, i taki że one dosłowny. Będą jeść różne rzeczy, wspaniale, takie różnorodne, a byli wybiórczy i z alergią i w ogóle. Też zależy, wydaje mi się, jak postrzegamy to, co jest nasze w rodzicielstwie. Bo jeżeli ja bezwzględnie chcę wrócić do czasu sprzed dziecka i to dopiero się liczy, jako że to ja jestem ja z powrotem, no to będzie ciężko. Nie spodziewałam się, że tak wiele rzeczy dzieci decydują o sobie, a nie ja decyduję. To było naprawdę dla mnie zadziwiające, że to jest oddzielny, właśnie tak jak ty to wcześniej nazywałaś, kompletny człowiek, który przychodzi na świat realizować własne cele i własną wolę. To wymaga interakcji z tym drugim człowiekiem, który jest innym człowiekiem i wcale nie przyszedł na świat po to, żeby zadowolić nasze kompetencje rodzicielskie. Mówimy o tych ograniczeniach, nie? Już mam dziecko, to już nic nie da się zrobić, ale no tak, patrzymy właśnie zero-jedynkowo, że mój czas jest wtedy, kiedy mam 12 godzin dla siebie, ale jak mam dwie albo godzinę, to jakby się już nie opłaca. Jesteśmy pospinane, bo nam zależy, tak? Wiadomo, że spinają się najbardziej mamy, którym najbardziej zależy, które chcą spięcie się postarać, troski. Które tak. Chcą być lepsze, ale czasami po prostu za dużo tego jest i można troszeczkę sobie poluzować gumkę. Patrząc na tę moją osobistą wędrówkę, tak bym to określiła,
to dla mnie 15 minut. To już jest. Wyciskam to, słuchaj, jak cytrynę. Więc jak mnie na przykład teraz mój bezdzietny kolega pyta, jak tam nocki, to ja mówię, no dalej nie przespał całej nocy, 3,5 roku już się zbliża, a dalej się jakoś tak nie zdarzyło, żeby całą pełną noc przespał. Po prostu nie, nawet nie po to, żeby jakoś, nie wiem, narzekać, czy robić z siebie cierpiętnicę, tylko po prostu, żeby mówić, jak jest. O swoich macierzyńskich doświadczeniach opowiadały psycholożki Edyta Zając, Gosia Stańczyk, Agata Głyda, Marta Chruścicka, także pedagożka Patrycja Nowak, Agata Aleksandrowicz, popularna Hafija, dyplomowana promotorka karmienia piersią, także neurologopedka Ula Petrycka, Dula Helena Bielawska i Kinga Pukowska, trenerka kompetencji miękkich, mediatorka, tutorka, ekspertka od edukacji domowej. Poślijcie dalej te obrazki, te urywki macierzyńskie, które są nam tak wspólne. To może być fajny, wzruszający, trochę rozśmieszający prezent na Dzień Mamy, ale także na każdy inny dzień, bo macierzyństwo to opowieść 24 godziny na dobę, po prostu w nas jest, trwa. Życzę Wam jeszcze raz tego, żebyście były dla siebie łagodne, dobre i dla siebie samych, i dla innych mam. Kasia Gorgoń. Do usłyszenia.